W dzisiejszym filmie zobaczymy. Globalna awaria w internecie. Nie działał Facebook Messenger i Instagram. Ukraina w końcu otrzyma amunicję. Sukces czeskiej inicjatywy. Wypadek na poligonie. Śmierć pod gąsienicami transportera. Nowy prezydent Węgier podpisał nową ustawę. Chodzi o Szwecję. Tusk przekazał szokujące ustalenia. Polskę czekają problemy. Pożar i alarm bombowy w pobliżu fabryki Tesli. Część Berlina bez prądu. 3 niezidentyfikowane obiekty w ciągu 2 dni. To będą burzliwe obrady Sejmu. Zapowiada się ostra bitwa na argumenty. Zapraszam do oglądania. Globalna awaria w internecie. Nie działał Facebook, Messenger i Instagram. Serwis Down Detector po godzinie 16 pokazywał ponad 84 tysiące raportów o błędach Facebooka, ale ta liczba szybko rosła. Godzinę później było to już blisko 200 tysięcy raportów. Duża część użytkowników Facebooka została wylogowana ze swoich kont zarówno w aplikacji mobilnej, jak i w wersji na przeglądarki. Podobnych problemów doznawali użytkownicy Messengera, Instagrama oraz innych serwisów zarządzanych przez firmę Meta. Reuters podał, że ponad 300 tysięcy użytkowników ma problemy z Facebookiem. Według serwisu Down Detector jest też 30 tysięcy zgłoszeń dotyczących awarii Instagrama i nieco ponad 8 tysięcy Messengera. Jesteśmy świadomi, że ludzie mają problemy z dostępem do naszych usług. Właśnie nad tym pracujemy, przekazał po godzinie Andy Stone, rzecznik Mety. W trakcie awarii wiele osób w pierwszym odruchu podejmowało próbę zmiany hasła do usługi Mety. Eksperci odradzają tego typu działania. W przypadku awarii sama zmiana hasła raczej by tego nie zmieniła, a wręcz w takiej sytuacji nie jest zalecana. Wydaje się, że WhatsApp to jedyna aplikacja i usługa Meta, która nie przestała działać. Ukraina w końcu otrzyma amunicję. Sukces czeskiej inicjatywy. Po długich opóźnieniach europejskie kraje zaczęły gromadzić zasoby finansowe i przemysłowe, by zaopatrzyć Ukrainę w amunicję artyleryjską. Według Euractiv kilka odrębnych i równoległych inicjatyw, to jest planów dostaw pocisków pod przewodnictwem Unii Europejskiej oraz hurtowy zakup amunicji pod przewodnictwem Czech, a także szereg dwustronnych umów o bezpieczeństwie z wybranymi krajami powinno zabezpieczyć Kijów w 800 tysięcy sztuk amunicji w ciągu najbliższych miesięcy. 800 tysięcy sztuk to nie jest ostateczna liczba. Na pewno możemy uzyskać znacznie więcej w zależności od mobilności dostawców, powiedział Tomasz Kopeczny, przedstawiciel czeskiego rządu do spraw odbudowy Ukrainy. Dodatkowo przewodnicząca Komisji Europejskiej zasugerowała w tym tygodniu, że przyspieszyły prace związane z zablokowanymi w europejskich bankach rosyjskimi aktywami. Nadszedł czas, aby zacząć mówić o wykorzystaniu nieoczekiwanych zysków z zamrożonych rosyjskich aktywów na wspólny zakup sprzętu wojskowego dla Ukrainy, powiedziała Ursula von der Leyen. Oczekuje się, że gromadzona amunicja zapewni Ukrainie możliwość ponownego prowadzenia ognia artyleryjskiego z szybkością około 6 tysięcy strzałów na dobę do lata bieżącego roku. Zachodni wojskowi spodziewają się, że to wystarczy, aby siły zbrojne kraju przynajmniej utrzymały linię obrony w oczekiwanej w maju rosyjskiej ofensywie i zaplanowały własną, podano w materiale. Prezydent Czech Petr Pavel powiedział w zeszłym miesiącu na konferencji bezpieczeństwa w Monachium, że jego kraj znalazł 500 tysięcy pocisków 155 mm i 300 tysięcy pocisków 122 mm. Pierwsza partia tych pocisków może pojawić się na Ukrainie w ciągu najbliższych tygodni. Wypadek na poligonie. Śmierć pod gąsienicami transportera. We wtorek rano podczas ćwiczeń wojskowych w Drawsku Pomorskim doszło do tragicznego wypadku. Na poligonie trwają programowe manewry żołnierzy 1. Warszawskiej Brygady Pancernej. Podczas ćwiczeń pojazd gąsienicowy najechał na dwóch żołnierzy na pasie taktycznym. Postępowanie ma wyjaśnić okoliczności śmierci 20-letniego żołnierza na poligonie w województwie zachodniopomorskim i jest prowadzone pod kątem przepisów dotyczących spowodowania sprzętem wojskowym śmiertelnego wypadku, przekazała prokuratura. Do zdarzenia doszło na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych. Brygada Pancerna powiadomiła, że realizuje programowe szkolenie, które nie wchodzi w skład ćwiczenia Dragon 24.
Według wstępnych ustaleń żołnierz kierujący bojowym wozem piechoty najechał na dwóch żołnierzy. Odnieśli oni obrażenia ciała. W wyniku tego zdarzenia jeden z żołnierzy zmarł, a drugi został przewieziony śmigłowcem do szpitala w Szczecinie i jest hospitalizowany, dodała prokuratura. Na miejsce przybyły dwa śmigłowce LPR z Gorzowa i ze Szczecina. Jeden z poszkodowanych 20-letni żołnierz zmarł. Jego o 8 lat starszy kolega znajduje się w stanie bezpośredniego zagrożenia życia. Chylę czoła przed oddaniem, z jakim polscy żołnierze służą bezpieczeństwu państwa i obywateli, także w czasach pokoju, przekazał prezydent Andrzej Duda. Wsparcie dla rodzin obu żołnierzy zadeklarował także minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Smutny dzień dla naszej rodziny wojskowej. Na poligonie zginął żołnierz 1. Warszawskiej Brygady Pancernej. Drugi poszkodowany żołnierz jest w szpitalu w Szczecinie. Rodziny obu żołnierzy otoczyliśmy opieką psychologiczną i wszelką pomocą, oświadczył minister. Zastępca prokuratora okręgowego do spraw wojskowych prokuratury okręgowej w Poznaniu pułkownik Bartosz Okoniewski przekazał, że wszyscy uczestnicy tego zdarzenia to polscy żołnierze służący w tej samej jednostce. Żandarmeria wojskowa i prokuratura ustalają, jak mogło dojść do wypadku. Nowy prezydent Węgier podpisał nową ustawę. Chodzi o Szwecję. We wtorek Tamás Szulyok, wybrany tydzień temu przez parlament, dopiero co objął obowiązki głowy państwa, a już podpisał ustawę. I to nie byle jaką, bowiem dotyczącą przystąpienia Szwecji do NATO. Jego poprzedniczka Katalin Nowak w atmosferze skandalu zrezygnowała z funkcji. Bezpośrednio przed wyborem Szulyoka na prezydenta parlament poparł również przyjęcie Szwecji do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wniosek w tej sprawie czekał w Zgromadzeniu Narodowym na głosowanie od lipca 2022 roku. Za akcesją głosowało 188 posłów w 198-osobowej izbie. Węgry wyraziły zgodę na przyjęcie Szwecji do NATO jako ostatni kraj sojuszu, choć rząd Viktora Orbana wielokrotnie zapewniał, że tak się nie stanie. Po podpisaniu ratyfikacji przez prezydenta Węgier Szwecja zostanie 32. członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Tusk przekazał szokujące ustalenia. Polskę czekają problemy. Jestem człowiekiem bardzo doświadczonym, jeśli chodzi o informacje, w jaki sposób działał Daniel Obajtek i Orlen, powiedział Donald Tusk na wtorkowej konferencji prasowej. Niegospodarność, hazard, interesowność, pazerność tych, którzy ulokowali się w tych spółkach, przekraczają wszystkie możliwe granice, oświadczył premier. W jednej ze spółek Orlenu każdy członek zarządu zarabiał nawet 2 miliony złotych rocznie, wyliczał szef rządu. Dodał, że prezes Obajtek wynajął nawet detektywa pod pretekstem identyfikacji działań nieuczciwej konkurencji wobec PKN Orlen. W rzeczywistości, zdaniem szefa rządu, śledził on posłów opozycji, wydając na te usługi ponad 1 000 000 złotych. To już nie tylko Hermesy, Pegasusy, Ziobry, Kamińskie, Wąsiki, ale nawet spółki Skarbu Państwa uczestniczyły w procesie totalnej inwigilacji posłów opozycji. Być może te materiały ujrzą światło dzienne, bo są momentami bardzo zabawne, gdyby nie taki brudny kontekst tej sytuacji, mówił Tusk. Obiektami detektywa byli Marcin Kierwiński, Jan Grabiec i Andrzej Halicki. Pan Obajtek był tak apolityczny i biznesowo twórczy, że aż wysłał za mną detektywa. To są obyczaje rodem z kiepskiego filmu o Alu Capone. Skomentował jeden ze śledzonych polityków, a obecny minister MSWiA Marcin Kierwiński. Premier Tusk wyraził też obawy w związku z działalnością spółki OTS założonej przez Orlen. Polska będzie narażona na bardzo poważne kłopoty, natomiast nie będą narażeni na kłopoty członkowie władz tej spółki. Zagwarantowali sobie wynagrodzenia w wysokości 2 milionów złotych rocznie na każdego członka zarządu. Ci, którzy ostrzegali władzę przed działalnością i charakterem tej spółki, oczywiście stracili pracę. Będą w najbliższych dniach przedmiotem poważnych analiz, podkreślił premier. Jak twierdzi, każdego dnia na jego biurku lądują kolejne tego typu sprawy, które są poddawane dokładnej analizie. Pożar i alarm bombowy w pobliżu fabryki Tesli. Część Berlina bez prądu. We wtorek wczesnym rankiem w pobliżu jedynej w Europie fabryce Tesli w Grünheide doszło do eksplozji i pożaru, co zablokowało pracę wielkiego zakładu.
W rezultacie na około godzinę przed rozpoczęciem porannej zmiany zakład został odcięty od prądu, a pracownicy ewakuowani. Pożar uszkodził linię wysokiego napięcia w takim stopniu, że odcięte zostało zasilanie okolicznych miejscowości i fabryki Tesli. Portal Bild podał, że prądu pozbawiona jest fabryka, miasto Erkner i część Berlina. Służby na miejscu sprawdzały, czy w okolicy znajdują się materiały wybuchowe. Jak poinformowano, pracujące na miejscu służby w pobliżu miejsca eksplozji natknęły się na namiot ekoaktywistów. Obok znajdowała się tabliczka z informacją, że pod ziemią zakopane są materiały wybuchowe. Wtedy ogłoszony został alarm bombowy, a na miejsce wezwana została brandenburska służba unieszkodliwiania materiałów wybuchowych. Od czwartku w okolicach fabryki Tesli trwają protesty. Wtedy około 100 aktywistów zajęło las na wschód od fabryki. Policja zezwoliła na akcję protestacyjną do 15 marca, ale pod pewnymi warunkami. Protestującym zabroniono m.in. rozpalania ognisk i śmiecenia. Sprzeciwiają się oni powiększaniu się zakładu produkcyjnego. Elon Musk planuje dwukrotnie zwiększyć liczbę samochodów produkowanych w podberlińskiej fabryce. Protest inicjatyw Stop Tesli i Robin Wood miał charakter pokojowy, aż do wtorkowego poranka, podsumował Bild. W godzinach popołudniowych do spowodowania awarii zasilania i podpalenia infrastruktury energetycznej przyznała się lewicowo-ekstremistyczna grupa Vulkan. Dziś sabotowaliśmy Teslę, napisała grupa w oświadczeniu. MSW poinformowało, że nieznani sprawcy umyślnie podpalili słup energetyczny we wschodniej części Brandenburgii niedaleko Berlina. Jak podaje Bild, ta sama grupa w 2021 roku była podejrzewana o podobne podpalenie i wstrzymanie zasilania. Jeśli wstępne ustalenia się potwierdzą, to jest to perfidny atak na naszą infrastrukturę elektryczną, powiedział minister spraw wewnętrznych Brandenburgii. Przestój w fabryce Tesli może pociągnąć za sobą wielomilionowe straty. Przedstawiciele biura prasowego zapowiedzieli, że firma będzie starała się o odszkodowanie. W znajdującej się w pobliżu strefie przemysłowej Freinbrink również przerwano pracę. Stanęły hale logistyczne Edeka i pozostałe firmy, które działają na tym terenie. Trzy niezidentyfikowane obiekty w ciągu 2 dni. Dzień wcześniej informowaliśmy o obiekcie we wsi Warkałki koło Miłakowa. Tego dnia podobne zdarzenie miało miejsce też we wsi Hersz koło Węgorzewa. We wtorek doszło do kolejnego incydentu. W okolicach wsi Kierwik spadł niezidentyfikowany obiekt latający. To przedmiot przypominający balon. Mężczyzna w niedzielę podczas spaceru w okolicy jeziora Kierwik zauważył przedmiot przypominający balon. Mężczyzna zdecydował się zgłosić sprawę na policję dopiero we wtorek. Relacjonuje sierżant Emilia Puławska z Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie. Funkcjonariusze pojechali na miejsce i zabezpieczyli przedmiot. Media twierdzą, że balon mógł nadlecieć z obwodu królewieckiego. Świadczyć o tym mogą napisy cyrylicą. To kolejny taki incydent w ostatnich dniach. W ciągu zaledwie 2 dni na polach w województwie warmińsko-mazurskim znaleziono 3 nieznane obiekty. Jeszcze nie zapadła decyzja, czy postępowanie w tej sprawie będzie prowadzone na drodze wojskowej czy cywilnej, powiedział rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Olsztynie Daniel Brodowski. Zarówno policja, jak i prokuratura zapewniają, że balony meteorologiczne nad regionem były znajdowane od dawna, zanim sytuacja międzynarodowa stała się napięta. Czasami takie balony wypuszczano choćby po to, by sprawdzić kierunek wiatru, powiedział Brodowski. Zastrzegł jednak, że każde znalezisko wymaga sprawdzenia i zbadania. To będą burzliwe obrady Sejmu. Zapowiada się ostra bitwa na argumenty. W środę Sejm rozpocznie prawdopodobnie 2-dniowe obrady. Choć w porządku na razie figuruje tylko 6 punktów, to nie oznacza, że będzie to spokojne posiedzenie. Dużo emocji wzbudzi na pewno uchwała w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Zgodnie z projektem Sejm ma uznać, że 10 uchwał dotyczących powołania sędziów Trybunału Konstytucyjnego zostało podjętych z rażącym naruszeniem prawa. W konsekwencji ma uznać, że Mariusz Muszyński, Justyn Piskorski i Jarosław Wyrembak nie są sędziami Trybunału, a orzeczenia wydane z ich udziałem są dotknięte wadą prawną. Projekt wyzywa też osoby w nim zasiadające, żeby rozważyły, czy ich dalsze pełnienie mandatów jest w interesie państwa polskiego. Jeśli jednak obecni sędziowie Trybunału Konstytucyjnego nie zrezygnują, dalej będą orzekać.
Jest to mało prawdopodobne, podobnie jak to, że koalicji uda się uchwalić odpowiednie zmiany w konstytucji. A jeśli się uda i nie zechce podpisać jej prezydent, to może się okazać, że do połowy przyszłego roku Polska nie będzie miała uznawanego przez obecną władzę wykonawczą sądu konstytucyjnego. Z tego powodu sądy mogą nie chcieć kierować do niego wniosków. Podczas obrad Sejmu rząd przedstawi także informację dotyczącą możliwości popełnienia przestępstwa przez poprzedniego prezesa Rady Ministrów oraz ministra właściwego do spraw europejskich, polegającą na zaniechaniu urzędniczym, które doprowadziło do bezpowrotnej utraty przez Polskę zaliczki z Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 4,7 miliarda euro. Chodzi m.in. o premiera Mateusza Morawieckiego i Szymona Szynkowskiego i możliwość zarzucenia im nadużycia uprawnień z powodu niezłożenia wniosków o płatność. Jak mówił minister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko w wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej, to tak jakby kupić bilet na autobus, nie stawić się na przejazd i mieć pretensje, że się nie dojechało do miejsca docelowego. Na koniec Sejm ma zająć się 4 projektami dotyczącymi przerywania ciąży. To projekty koalicjantów, co do których jednak nie ma pełnej zgody.